w związku z wykonywaniem prac wiaduktów i remontów PKP. Przeprowadzono pomiar i zdecydowano, że wydłuży się światło zielone w godzinach porannych dla mieszkańców wyjeżdżających z ulicy Borowcowej i Podwala w kierunku Siennej. Natomiast w godzinach popołudniowych wydłuży się zielone światło dla mieszkańców wyjeżdżających z ulicy Siennej, czyli jadących do domu. Również o kilka sekund wydłużono światło zielone przy lewoskręcie z ulicy Borowcowej. To była odpowiedź na utrudnienia, jakie związane są z remontem wiaduktów i tym, że mieszkańcy narzekali, że niestety tworzą się tam korki. No zgadza się, przez pewien okres tworzyły się tam korki. Była bardzo duża uciążliwość z przejazdem przez to skrzyżowanie. Myślę, że teraz jest to już opanowane i myślę, że mieszkańcom będzie się wygodnie jeździło. Została przeprowadzona cała analiza badania natężenia ruchu i ta analiza pokazała nam, w jakim kierunku należy zmienić tą sygnalizację świetlną. Docierają do nas sygnały od widzów, że też pewne zmiany są w okolicach Kauflanda, supermarketu na drodze krajowej. Czy rzeczywiście takie informacje Państwo również macie? Tak, oczywiście. To jest również związane z remontami wiaduktów i pracami wykonywanych przez PKP i została tam zmieniona sygnalizacja świetlna. Skrócono czas trwania faz, przede wszystkim oczekiwanie na światło zielone dla pieszych. Czyli szybciej przejdą piesi, którzy pewnie natężenie ruchu jest duże przez jezdnię. Tak, zgadza się. Natomiast to, co chcę podkreślić, dalej trwają prace, dalej trwa analiza i jeżeli będzie to duża uciążliwość, będą wprowadzane nowe udogodnienia.